Dzisiaj o tym, jak uratować komunikację, czyli jak wiedzieć, co się dzieje w pracy u kolegów, u koleżanek, mimo że pracujemy hybrydowo, że już nie ma tych pogaduszek w kuchni, nie ma tej wspólnej tablicy nad ekspresem, z kawą. I jest nadzieja na uratowanie tego przepływu informacji dzięki takiej plombie do Teamsów pod nazwą Yammer, czyli Microsoft propaguje w tej chwili nowe rozwiązanie, które ma nam pomóc w komunikacji i myślę, że nieco pomoże. A ja się nazywam Bernard Fruga i na tym kanale opowiadam, jak ogarniać swoją pracę, pokazuję narzędzia, te, które sam sprawdziłem, które zobaczyłem. Także radzę subskrybuj ten kanał, a będzie ci łatwiej pracować, tak jak i mnie jest trochę łatwiej. A więcej o mnie na stronie fruga.net. Ale przejdźmy do rzeczy, czyli przejdźmy do Yamera, a w zasadzie do problemu, który Yammer rozwiązuje. Bo jak spoglądamy sobie na ten nieboskłon aplikacji Microsoftowych, jest ich kilkadziesiąt, to w sumie nie tyle nas interesuje, co która aplikacja robi, tylko jaki problem nam rozwiązuje i w jaki sposób przybliży nas do tego, żebyśmy mieli więcej świętego spokoju w pracy. I to, co ja widzę u moich klientów, u znajomych, w szkołach, w biznesie, to to, że brakuje. Takich starych, dobrych spotkań z dyrektorem, z prezesem, z szefem, gdzie pryncypał się spotykał i po prostu mówił, słuchajcie, tak, a tak jest, taka jest sytuacja, ktoś ma może jakieś pytania, wątpliwości. To zostało zastąpione jakimiś komunikatami e mailowymi, może jakimiś tam zebraniami na Teamsach, ale to nie do końca działa. To nie jest to samo. Brakuje nam po prostu takiej społecznościowej interakcji z góry na dół, ale też z hiberkiem od pracowników. To, co ja widziałem jak robią w niektórych większych firmach, ale myślę, że to i w mniejszych firmach, i w szkołach też warto zastosować, to to, że robią tak zwane town hall meetingi, czyli takie spotkania, można powiedzieć ratuszowe, spotkania w takich dużych salach, czyli w momencie, gdy jeszcze nie było pandemii, no to zbierano ludzi po prostu w jednym miejscu i tam szef mówił, co się dzieje. I w tej chwili to jest robione przez właśnie aplikację Yammer, czyli szef odpala sobie kamerkę, Nadaje. Ci, którzy są w tym momencie przed ekranem, to po prostu oglądają, mogą jakieś pytania zadać na czacie, skomentować. Ci, którzy sobie to obejrzą później, bo w tym momencie akurat nie mieli możliwości oglądania wystąpienia szefa czy szefowej, później sobie to obejrzą, bo to sobie wisi na takim właśnie kanale jamerowym komunikatów szefa. I to jest taka jedna z metod, jedno z zastosowań jamera, czyli tej aplikacji. Może o aplikacji parę słów, bo jamer to z jednej strony jest. Oczywiście jak to w Microsoftie, prawda? Aplikacja, którą możesz sobie odpalić albo jako osobno na Windowsach, czy na innym systemie operacyjnym, czy na smartfonie ale też coraz bardziej, jak ze wszystkim w Microsoftie, jest to element Teamsów, no bo Teamsy stają się takim systemem operacyjnym, z którego odpalamy. Czyli jeżeli chcesz tego Yamera potestować, zacząć go używać, to po prostu albo go sobie tutaj przypnij na Teamsach, czyli jak sobie tam wejdziesz w te aplikacje Teamsowe, znajdujesz tą ikonkę z literą Y, czyli ta społeczność Yamer, ustawiasz sobie i możesz zacząć działać, albo po prostu wychodząc z swojego Office 365, uruchamiasz tą aplikację i działasz. Dobra, i teraz tak, Yamer jest propagowany przez Microsoft jako narzędzie społecznościowe. Społecznościowe nam to się kojarzy, co? Z WhatsAppem, z LinkedInem, z Facebookiem. To mówimy, są narzędzia społecznościowe. I to jakby bliski trop, dlatego że Yammer ma być tym uzupełnieniem do Teamsu, gdzie. Teamsy, gdzie zespoły w Teamsach, kanały mają być skoncentrowane na konkretnym projekcie, na konkretnym celu przedsięwzięciu, o tyle Yammer ma być takim miejscem, że podzielisz się informacją, poprosisz o pomoc, ludzie skomentują, ludzie otakują, podadzą dalej, albo na przykład, jeżeli jesteś odpowiedzialną za dział personalny, za tą biurokrację firmową, to żeby ludzie wiedzieli, jakie są terminy składania różnych wniosków, co się dzieje, jakie papiery jaka biurokracja, bo często ludzie się gubią w tym co w tej chwili się dzieje, jakie materiały trzeba kiedy składać. No to masz na jamerze po prostu kanał działu personalnego, gdzie tam wiszą na przykład najnowsze regulaminy, najnowsze rzeczy, ludzie zawsze wiedzą gdzie znaleźć, to jest taka tablica ogłoszeń działu personalnego. Albo też dużo mniej formalnie. Masz małe dziecko, trzeba poogarniać tam całą sytuację i pracy, i macierzyństwa, rodzicielstwa i zakładasz sobie społeczność na jamerze, tą wewnętrzną właśnie dla koleżanek, kolegów z pracy. Mówi, Słuchajcie, pomóżcie, to ja mam parę pytań z dzieckiem, czy ono płacze w nocy, to jest normalne, nienormalne, jakie pampersy, jakie yy, odżywki używacie itd. i tym podobne. Czy spojrzałaś na jakąś ciekawą książkę, czy film, który może być interesujący dla koleżanek i z kolegów z pracy, tworzysz społeczność na Jamerze. Słuchajcie, mam dla Was do polecenia fajny materiał, warto rzucić okiem, wieczorem, w weekend poglądać, poczytać. Czyli... Coś, co jak słyszycie, bardzo mocno przypomina właśnie te stare, dobre rozmowy w kuchni, gdzie ktoś padł i mówi, słuchajcie, fajna książka polecam, albo polecam wam, jest premiera, dobry film, który warto obejrzeć. Także to jest, to jest Yammer, to jest ta, to medium społecznościowe Microsoftu, które właśnie ma nam rozwiązać te problemy, które powstały właśnie w związku z tą pracą taką Teamsowo-Zoomową, czyli tą pracą, gdzie jesteśmy skoncentrowani zwykle w wąskim zespole, nad swoimi zadaniami, w pracy, no to o pracy, prawda? Wszystko punktualnie, o czasie i sobie leci. Niektóre firmy zauważyły, że dzięki tej pracy hybrydowej skuteczność ta pracy jest dużo większa, ale wiele ludzi zauważyło, że mają dyskomfort pracy. Jest dużo mniej takiej interakcji na tematy niezbyt ściśle związane z tym, co tu i teraz jest w moich zadaniach. A przecież rozwój firmy, rozwój społeczności w naszych organizacjach zależy między, między innymi od tego, jak jesteśmy zaangażowani, jak sobie pomagamy, jak się lubimy, jak jesteśmy w stanie polegać na sobie. W związku z tym te potrzeby związane z proszeniem koleżanek i kolegów o pomoc, z się materiałami, z szybkim dostępem do aktualnych materiałów, takich biurokratycznych, administracyjnych w firmie, a też co bardzo ważne, łatwy kontakt tutaj od przełożonych, od liderów do pracowników poprzez czy zwykle tą komunikację wideo, ale też komunikację tekstową, gdzie można coś powiedzieć, porozmawiać, taką bliską namiastkę tego, co kiedyś było w takim spotkaniu twarzą, twarzą w twarz. I teraz Jammer y to z jednej strony. Aplikacja, którą możesz odpalić sobie na Teamsach i zobaczyć, ale też możesz wewnątrz poszczególnych kanałów Teamsowych zagnieździć konkretne społeczności jamerowe. Czyli na przykład, jeżeli jesteś nauczycielką czy nauczycielem w szkole i użyjesz Jamera do komunikacji dzieci z Twojej klasy, no to po prostu w zespole waszym klasowym możesz po prostu tam podpiąć Jamera. Uczniów, którzy mogą sobie tam wymieniać różne informacje, pomagać sobie w sposób prawdopodobnie dużo łatwiejszy dla nich niż to, co robią na samych Teamsach. No bo Teamsy nie służą do pogaduszek, Teamsy służą do tego, żeby pracować wspólnie, a Yammer właśnie służy do tych pogaduszek, do wymieniania, do podawania dalej. Także mam nadzieję, że. Ten element, ta inspiracja komunikacyjna z Microsoftu, która mnie urzekła, przyznam szczerze, bo podoba mi się ta aplikacja. Mam nadzieję, że i dla Was będzie inspiracją. Życzę dobrego ogarniania i pogodnie. Pozdrawiam.